Jak twoje konkurencja pojawia się na pierwszej pozycji w wynikach wyszukiwania? Chodź, pokażę ci to. Służy do tego takie narzędzie, gdzie wpisujemy słowo kluczowe, i teraz system analizuje nam, jakie strony pojawiają się właśnie na te słowo kluczowe. Tutaj widzimy na przykład, że strona, która jest na pierwszym miejscu, ma 4000 znaków treści, a na drugim miejscu ma tylko 542 znaki treści. I też widzimy, że ta strona na drugim miejscu ma taki tytuł, a na pierwszym ma bardziej rozbudowany tytuł. Tutaj czynników do analizy jest więcej, jak na przykład podlinkowanie, ale tutaj, jak mamy wypisane właśnie strony, możemy sobie przeanalizować, jaką treść musimy stworzyć na swoją stronę, jaki musimy użyć nagłówek H1 na stronie. Tutaj na przykład. Nagłówki H2, nagłówki H3. Widzimy, że te strony nie mają. Tutaj jakaś strona ma właśnie nagłówek, która aktualnie jest na czwartym miejscu. I pamiętajcie, że te wyniki też się zmieniają, także im bardziej ktoś się postara, może na to słowo kluczowe wskoczyć do góry. I tak polecam właśnie Wam analizować te rzeczy, aby udało zdobyć się pierwszą pozycję. Jeżeli nie znasz tego narzędzia, skomentujcie słowem klucz, a prześlę ci go w linku. Cześć.